Cześć, witajcie w Salta Fight Vlog. W najbliższą sobotę 26 października czekają nas prawdziwe sportowe, bokserskie emocje. I to nawet nie dlatego, że stawką jakiejkolwiek walki jest poważny tytuł, ale dlatego, że wraca Artur Szpilka. A Artur Szpilka te emocje gwarantuje. Jego przeciwnik, Fabio Tuach, nie jest wprawdzie tym przeciwnikiem jakiś strasznie wymagających. Zaczynał karierę w kategorii półciężkiej, nie ma jakiegoś potwornego uderzenia. Ostatnią walkę o tytuł mistrza Włoch w kategorii ciężkiej przegrał, więc teoretycznie powinna być to łatwa robota dla Szpili, ale kiedy wchodzimy do ringu, o tym, co pokażemy, decyduje głowa. I tak naprawdę nikt z Arturem włącznie nie wie, co Artur w tej głowie ma. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Artur z pięciu ostatnich walk trzy przegrał. Wszystkie trzy przegrał przed czasem, z czego dwie z Wilderem i z Chisoru przez ciężki knockout. Ja już w którymś wcześniejszym vlogu mówiłem o tym, że nie powinno to mieć jakiś złych, taki ciężki knockout nie powoduje jakichś strasznych efektów na zdrowiu, ale zostaje w psychice. Zresztą Szpila sam przyznaje, że przed tą walką jest zdenerwowany jak nigdy wcześniej. I myślę, że ta pierwsza runda, właściwie nawet może pierwsza minuta tej walki, pierwszej rundy, będzie decydowała o tym, jak ta walka będzie przebiegać. Nie mam żadnych wątpliwości, że Szpila dużo więcej potrafi, dużo mocniej bije, dodatkowo jest mańkutem. Na pewno jest lepiej przygotowany i fizycznie, i technicznie, ale Włoch wie, że jedyna szansa, żeby tę walkę wygrać, to rzucić się do ataku i trafić. Jeśli to się zdarzy, to zdarzyć się może wszystko. Na tej samej gali walczy też Fedor Czerkaszyn. Jego przeciwnik, Argentyńczyk Pito, jest zawodnikiem z bardzo solidnym rekordem, z kilkoma wygranymi, z zawodnikami niepokonanymi, ale gwiazdą boksu nie jest, nie był i nigdy nie będzie. Tutaj cała trudność polega na tym, żeby się dobrze na jego tle zaprezentować, dlatego że Pito jest twardy, idzie do przodu, może przyjąć. Przegrał prawdzie 6 razy, ale tylko raz przed czasem, więc dla Czerkaszyna bardzo istotne, jak będzie boksował, czy będzie. Ja na jego miejscu bym starał się punktować systematycznie, rozbijać przeciwnika, nie nastawiać się na knockout i pójść za ciosem dopiero jak trafi.